Siemanko Mordki Ekstremalne, z tej strony Phoenix Extreme i w tym filmiku wytłumaczę krok po kroku, jak zainstalować i skonfigurować grę Richard Burns Rally z pluginem od Real Sim Fans. Ten poradnik ma być prosty i konkretny, tak więc bez przedłużania zapraszam Was ekstremalnie do oglądania. Zaczynamy od stworzenia konta, wchodzimy na stronę główną Real Sim Fans i klikamy w Register. Następnie akceptujemy regulamin, wypełniamy wszystkie dane do stworzenia konta i później wracamy na stronę główną i klikamy w ten link, by później pobrać plik instalacyjny. Wchodzimy tutaj, a później klikamy tutaj. Po pobraniu odpalamy nasz plik i później wyskoczy taki komunikat. Oczywiście nie ma co się bać, bo tutaj nie ma wirusów. Klikamy w przycisk więcej informacji i uruchamiamy. Następnie przechodzimy przez dalsze kroki instalatora. Pamiętajcie, że gra waży około 100 giga, więc lepiej zróbcie sobie miejsce na dysku, zanim będziecie instalować. Ten moment jest teraz ważny. Jeśli instalujesz grę teraz po raz pierwszy, to klikamy Full Installation dla pełnej instalacji. Natomiast jakbyście chcieli kiedyś zaktualizować grę, to musicie wtedy pobrać ze strony nowy, zupdate'owany instalator, przejść przez te same kroki i później wybrać opcję Update Existing Installation. Ale was to nowych to na ten moment nie powinno obchodzić. Tak jak wcześniej mówiłem, klikacie Full Installation i przechodzicie dalej. Potem wybieramy serwer, zalecam oczywiście trójkę. Trójkę wybierz pani! I idziemy przez dalsze kroki. Oczywiście nic innego nie klikacie oprócz przycisku Next. Teraz po kliknięciu przycisku Next nastąpi instalacja. Pamiętajcie, że może to zająć dłuższą chwilę, więc warto zostawić włączony komputer. Po zakończeniu zaznaczamy opcję włączenia launchera Real Sim Fans i gotowe! Teraz macie zainstalowanego Richard Burns Rally na swoim komputerze. No dobra, no to jesteśmy w naszym launcherze od Real Sim Fans i pierwsze co robimy, to wpisujemy nasz login i hasło w tych oto lukach. No i też zaznaczamy krzyżykiem autologon to RSF Web, żeby być po prostu zalogowany w tą strukturę hotlapową, jeśli chodzi o Real Sim Fans. Oczywiście możecie sobie pozmieniać tutaj dźwięk, ale wolałbym, żebyście to zostawili domyślnie, tak jak tutaj jest. Następnie wchodzimy w Screen and Graphics i tutaj zmieniamy ustawienia graficzne. Możemy zmienić tutaj rozdzielczość, dać sobie tryb full screenowy. Jeśli chcecie mieć full screena takiego, to dajecie sobie na normal. Oczywiście możecie sobie VSync'a włączyć, chociaż no lepiej zostawić tak jak teraz jest. No i tutaj ustawiacie wszystkie detale, wszystkie jakości jakie macie. Możecie dać sobie na niższe, chociaż no myślę, że w tych czasach to trudno mieć taki PC, który by nie uciągnął tej gry. Więc no możecie dać wszystko na wysokie i nie ma z tym żadnego problemu. Oczywiście jeśli macie VR, to możecie też sobie włączyć opcję VR-u tutaj. Tylko pamiętajcie, że musicie do tego mieć plugin, który instaluje się wraz z instalacją tej gry. Jeśli tego nie macie, to będziecie musieli tam sobie zaznaczyć. Ale dobra, przejdźmy sobie dalej. I tutaj mamy Cockpit and Dashboards. Tutaj ustawiamy sobie nasze jednostki dystansu i prędkości. W tym miejscu zaznaczamy oczywiście kilometry i kilometry na godzinę. Jeśli chodzi o jednostkę temperatury, to ustawiamy sobie Celsjusza. Tutaj dajemy default, 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 no i lock to lock rotation 540 domyślnie. Jeśli chodzi o dashboardy, to tutaj do góry ustawiacie custom, custom, tu też custom, disable, disable. No i myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o dashboardy. Oczywiście możecie sobie włączyć, żeby mieć podgląd podczas jazdy na to, jak wciskacie gaz, jak wciskacie hamulec, ale jeśli chcecie poczuć taką imersję, no to możecie sobie zostawić, żeby było to wyłączone. Później wchodzimy w controls i tutaj mamy kolejne rzeczy. Jeśli nie wiem, odczuwacie, że o Boże, nie wciskacie gazu i wasz samochód jedzie, no to możecie oczywiście to zaznaczyć. Ale zostawcie tutaj domyślnie tak jak jest. Oczywiście jeśli macie pada od Xboxa lub jakikolwiek inny kontroler, to możecie sobie zaznaczyć tą opcję Split Xbox Gamepad Triggers, bo niestety gra ma to do tego, że po prostu ma załączone w jedno ustawienie. Chodzi mi o to, że wszystkie triggery są połączone, więc jeśli chcecie je rozdzielić, no to zalecam włączyć tą opcję.
A wszystkie inne rzeczy oczywiście zostawiacie domyślnie. A, no i też nie zapomnijcie, jeśli używacie kierownicy, żeby zaznaczyć Use FFB Effects, bo inaczej force feedbacku nie będziecie mieć. No i to wszystko. Później klikacie Apply Changes, no i odpalacie Richard Burns Rally. Teraz jesteśmy w grze i wyświetlają nam się takie opcje jak Online Rally, gdzie możemy brać udział w rajdach online z kierowcami z całego świata. Wchodząc tam macie taką listę i niebieskim tekstem macie zaznaczone Daily Stages. Są to codzienne rywalizacje rajdowe, które odświeżają się co 24 godziny. Oczywiście są też inne jazdy, ale tego nie będę omawiać. Później mamy też Time Trial Hot Lap Rank. To nic innego jak zwyczajny hot lap, gdzie możemy rywalizować o najlepszy rekord w tabeli na danym odcinku specjalnym. No i mamy też również Practice Mode, gdzie możemy przećwiczyć nasze stage. Mamy oczywiście tryb powtórę, gdzie możemy zobaczyć jak jechaliśmy. Mamy też szkołę jazdy jak Rally School, Options, Untils i Credits. Oczywiście, wszystkiego nie będę omawiać, tylko przejdziemy od razu do ustawień. Teraz znajdujemy się w ustawieniach i wyświetlają nam się takie oto funkcje. Oczywiście, wolałbym, żebyście mieli ustawione te, jak tutaj ja mam. Oczywiście, jeśli chcecie mieć automatyczne zmianę biegów, to Auto Gear zaznaczacie, żeby było. Jeśli tego nie chcecie, to odznaczacie. Gasket Fix to zostawcie tak jak tutaj jest. Oczywiście klikacie Save Options raz i to już wam zapiszę. Później Back. No i później klikacie znowu Escape. I później wam się wyświetlają opcje gry. Będę po kolei każdą funkcję omawiał krok po kroku. Najpierw wejdźmy w ustawienia ekranu. Tutaj możemy zarządzać naszym interfejsem. Możemy włączyć lub wyłączyć prędkościomierz, ale wolałbym, żebyście to zostawili jako włączone. Rozmiar prędkościomierza możecie ustawić minimalny lub pełen. Ja wolę minimalny. Oczywiście jeśli chcecie pełen, to czemu by nie? Pełen pokazuje więcej informacji na temat temperatury silnika i takie również inne szczegółowe informacje. Międzyczasy wolałbym, żebyście sobie wyłączyli. Oczywiście jeśli chcecie się dowiadywać, w jakim sektorze macie czas, no to możecie sobie to włączyć. Ja to wyłączyłem, bo nie lubię mieć powiadomień na ekranie. A jeśli chodzi o język, to możecie ustawić sobie język polski. Nie czeski, polski. Oczywiście klikacie Enter i znowu klikacie Escape i wchodzimy później w ustawienia dźwięku. Tutaj możecie ustawić sobie głośność silnika na maksa i również inne rzeczy na maksa. Preferowałbym wyłączyć muzykę, bo może ona denerwować po dłuższym czasie. A jeśli będziecie mieć problem z głośnością, że będzie wam się to cały czas zmieniać, to w mikserze dźwięków polecam sobie ściszyć grę. No i wtedy będzie już bezproblemowo działać. Klikamy znowu Escape i teraz wchodzimy w ustawienia sterowania. Następnie ustawienia kontrolera, później znowu. No i mamy tutaj wszystkie nasze bindy. Oczywiście wolałbym, żebyście wszystkie sobie po kolei zrobili. Jeśli chodzi o układ kierowniczy, no to jak będziecie sobie bindować, to musicie też sobie sprawdzić, czy układ kierowniczy będzie działać. Czasami może to nie zbindować za pierwszym razem, więc musicie wiele razy próbować, aż po prostu zadziała. Następnie sobie tutaj gaz przepisujecie manipulatorem, odpowiedzialny za gaz. Przyspieszenie i hamowanie to mijacie. Dajecie sobie hamulec jako brake, czyli właśnie klikacie sobie na hamulec i sprawdzacie, czy działa. Hamulec ręczny, możecie przycisk, wyższy bieg oczywiście na manetki, tutaj zmianę kamery to jak chcecie, pauza to też jak chcecie, ale ważne jest też, żebyście mieli ustawiony bieg jałowy, bo nie wiem dlaczego, ale jest taki właśnie problem, że jeśli będziecie chcieli cofnąć swój samochód, to będziecie musieli wrzucić bieg jałowy, dać gazu i później zmienić na bieg wsteczny. Bo nie wiem dlaczego po prostu ta gra ma tak to do siebie, że ma problem właśnie z cofaniem, więc trzeba sobie pomagać tym jałowym biegiem. Jak ustawicie wszystkie bindy, no to klikamy dwa razy Escape i wchodzimy w ustawienia force feedbacka. Tutaj zalecałbym zostawić tak jak jest. Oczywiście, jeśli chcecie mieć silniejszy force feedback, to możecie sobie dać na wyższe ustawienie. Jeśli nie, to możecie dać na niższe.
Ja preferuję dać gdzieś tak po środku, oczywiście możecie troszkę zwiększyć, no ale to też zostawiam według waszych preferencji. Dobra, dużo mówiłem o ustawieniu kierownicy, teraz pora na klawiatury i pady. Jeśli jeździsz na kierownicy, to możesz sobie przewinąć troszkę ten filmik, ale dobra. Klikamy Escape, ustawienia filtru i układ kierowniczy. Jeśli grasz na padzie, to wchodzimy w oś. Tutaj w ustawieniach osi możemy sobie zmienić maksymalne zanikanie, tempo zwiększania, tempo zmniejszania, ale wolałbym, żebyście, drodzy użytkownicy padów, zostawili domyślne ustawienia takie, jakie są, bo uważam, że one są całkiem dobre, chociaż jeśli będziecie mieć problem, to możecie się oczywiście tymi ustawieniami pobawić. Jeśli chodzi o klawiatury, to wchodzimy w przycisk cyfrowy, ponieważ no, przyciski na klawiaturze to jest po prostu działanie zero-jedynkowe. Tutaj polecam ustawić maksymalne zanikanie troszkę wyżej, gdzieś tak na wysokości szybkiego wysycania. Gdzieś w tym miejscu i moim zdaniem to będzie ok. Jeśli chodzi o tempo zwiększania, to możecie tutaj ustawić sobie na 10 lub po prostu na bezzwłocznie, wtedy powinno się lepiej kierować. Oczywiście, wypróbujcie, może wam 10 będzie pasować, może bezzwłoczne ustawienie będzie o wiele lepsze. Jak skończymy już ustawiać nasz kontroler, to klikamy dwa razy Escape i wchodzimy w notatki pilota. Tutaj notatki pilota polecam wyłączyć, oczywiście jeśli chcecie, no to polecam też włączyć. Oczywiście nie chodzi o to, że wyłączamy totalnie pilota, tylko wyłączamy pokazujące się strzałki na interfejsie. Zegar podczas gry możecie również wyłączyć, ale sobie włączyć, żeby wiedzieć, jaki ma się czas. Międzyczasy, no to tak jak już wcześniej mówiłem o tych powiadomieniach, to lepiej po prostu wyłączyć, jeśli będzie wam to przeszkadzać. Notatki pilota 3D, tutaj moim zdaniem to jest sprawa dla totalnych początkujących, jeśli się nie czujecie totalnie z grami rajdowymi i to jest wasza pierwsza gra rajdowa, to polecam oczywiście sobie zostawić jako włączone. I jeśli chcecie poczuć imersję i żeby wam się nie pokazywały takie wielkie ikonki trójwymiarowe na zakrętach, to pozostawcie tą opcję wyłączoną. Jeśli chodzi o zasięg notatek i z archiwum komentarzy, to tutaj zostawcie sobie tak, jak teraz jest. Jeśli chodzi o język, no to niestety innego języka nie da się ustawić. Jeśli chodzi o pilota polskiego, trzeba po prostu pobrać. Ale to za momencik będę wam o tym mówił. Jak ustawimy wszystkie rzeczy pod siebie, no to klikamy znowu Escape i pojawi się nam taki komunikat. Zmieniłeś własne ustawienia, czy chcesz zapisać swój profil? Oczywiście klikamy tak i później mamy zapis pomyślnie zrobiony. No i wszystkie ustawienia są teraz zapisane. Jeśli znajdujecie się w menu głównym i będziecie chcieli zagrać, to nie klikajcie w żadną z tych opcji, czyli szkoła rajdowa, szybki rajd, sezon rajdowy, nie. Zamiast tego wchodzicie w zakładkę Rally Sim Fans, tylko dziwnym trafem akurat to mi się nie wyświetla. Jeśli byście mieli podobny przypadek, to wchodzicie w opcje, później plugins i wybieracie rallysimfans.hu. No i jesteście w tym menu, gdzie możecie odpalać sobie grę. Teraz wytłumaczę, jak zainstalować polskiego pilota. Wchodzimy w link, który nas przekieruje do strony. Oczywiście link ten macie w opisie tego filmiku. Następnie klikamy w przycisk Download i otwiera się nam link z Google Drive. Klikamy przycisk Pobierz i później Pobierz mimo to. Gdy już skończy nam się pobierać, to wchodzimy w pobrany plik i otwieramy za pomocą programu 7-Zip lub WinRAR. Później wchodzimy w folder RBR Folder, Moc i szukamy co-drivera polskiego. To będzie podpisane jako co-driver Polish SLR by Leza. Dokładnie, wchodzicie w to i wyświetlają wam się foldery plugins i audio. Zaznaczacie te wszystkie foldery i przenosicie bezpośrednio do folderu z grom. Później jak wam się takie coś wyświetli, to oczywiście klikacie w zamień pliki w miejscu docelowym. No i gotowe, macie pilota polskiego. Ze spokojem, została ostatnia prosta. Teraz będę omawiał, jak zacząć grę. Więc wchodzimy w tryb
Practice i tutaj możemy wybrać swój samochód oraz trasę. Dla przykładu wezmę sobie trasę w Japonii oraz samochód, którym jeszcze nie jeździłem. Dla przykładu wezmę sobie Renault Clio R4. Dobra, więc zacznijmy. Stage tutaj możemy wybierać, jeśli chodzi o stageware, czyli po tym jaki będzie rodzaj gripu, jaka nawierzchnia, to możemy sobie dać, że jest albo nowe, albo normal, albo że już tam wiele aut przyjechało i już jest bardzo zużyta ta nawierzchnia. Oczywiście możecie sobie ustawiać jak sobie chcecie. Jeśli chodzi o pogodę, to wolałbym, żebyście zmieniali pogodę przez Weather Sky. Po prostu zmieniacie sobie strzałką lewą lub w prawo i wtedy cała pogoda wam się zmienia wraz z tym, czy jest mokro, czy właśnie, czy jest sucho. Jeśli chodzi o samochód, no to oczywiście tutaj zmieniamy samochody, klikamy Enter i sobie wybieramy. Jeśli chodzi o pace car, to tutaj nic nie dotykamy. Też nie dotykamy, jeśli chodzi o car audio, tego też nie robimy. Ale zawsze, jak będziecie wybierać nowy samochód, to wchodzicie tutaj w tą opcję Download i klikacie Download Physics and Setups and Model. Pobiera wam całą fizykę, całe setupy, wszystko jeśli chodzi o te auto. Oczywiście polecam wam to zrobić, zanim będziecie przystępować do jazdy. Klikacie, czekacie chwilę, aż wam się wszystko pobierze, no i wtedy wszystko jest pobrane. Tutaj w Install Car nic nie zmieniamy. Jeśli chodzi o status pojazdu, to możecie albo używać nowego auta lub używanego po jakimś danym stage'u. Tutaj w tym miejscu ustawiacie uszkodzenia, jeśli chcecie realistyczne, czyli po prostu takie, że no, będą one realistyczne, no to ustawiacie sobie tak. Możecie zredukować sobie, dać bezpieczeń lub je totalnie wyłączyć. Jeśli chodzi o opony, to tu w tym miejscu wybieramy, możecie sobie zmieniać jak sobie chcecie. Jeśli chodzi o setup, to nie będę omawiać wszystkiego, ponieważ myślę, że to byłby dobry materiał na inny filmik. Jednak jeśli chodzi o setups, to wtedy wybieramy sobie setup, który został już pobrany z tego samochodu. Jak mamy na przykład tarmac, czyli nawierzchnię asfaltową, no to wybieramy sobie pod tarmac. Tutaj mam 9.3D tarmac i moim zdaniem to jest spoko opcja. Jak już to wszystko zrobicie, jak już wszystko ustawicie, to klikacie Start Stage. Jak już się wam załaduje odcinek, to jesteście prawie że gotowi do jazdy. Ale oczywiście, możecie sobie zmienić kamerę. Jednak jak zauważycie, to mogą być to kamery ustawione tak, że po prostu wam się to nie podoba. Więc jeśli chcecie zmienić sobie coś w kamerach, to klikacie dwa razy prawym przyciskiem myszy i odpala wam się takie menu, gdzie możecie właśnie dostosowywać sobie FOV i odległość kamery. Możecie sobie dać na lewo, prawo, góra, dół i to będzie wam się zapisywać właśnie pod dany samochód. Możecie sobie zwiększyć FOV, zmniejszyć, możecie nawet sobie ten dash zmniejszyć albo zmienić po prostu pozycję. Znaczy z rozmiaru nie da się zmienić, tylko po prostu pozycję da się zmienić. Oczywiście jeśli macie mini dash, no to wtedy zmieniacie tą górną opcję. Jeśli macie full dash, tak jak teraz ja mam, to zmieniacie tą dolną opcję. Możecie według osi X i Y sobie tutaj zmieniać do woli jak sobie chcecie. No i później jak wam wszystko będzie pasować, to klikacie save, później OK. Dwa razy przycisk myszy, wyłączacie menu. No i gotowe. Macie odpaloną gierkę skonfigurowaną na maksa. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi pomogłem wam wszystko skonfigurować. Gratulacje również każdemu, kto przetrwał do końca. Jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania lub znajdziecie jakiś błąd, to śmiało piszcie w komentarzach. To było na tyle. Zapraszam do subskrypcji ekstremalnego kanału i również na moje sociale. Pamiętajcie, u mnie znajdziecie zawsze ekstremalny content z gier wyścigowych. Oczywiście wszystkie linki do socialów znajdziecie w opisie filmiku. Do ekstremalnego i życzę wam powodzenia na odcinkach specjalnych. Cześć!